Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Serdecznie witam Was w nowym roku. Pierwszy podcast w tym nowym roku i w ogóle pierwszy, w którym jest też Agnieszka. Cześć, witajcie w końcu. W końcu się udało, chociaż Aga już namawiała mnie do takiego podcastu z rok, dobry. Jakoś nigdy nie udało się tego zrealizować, więc lepiej późno niż wcale. Ale kilka razy próbowaliśmy. No tak, ale finalnie nie wyszło. Bo zawsze coś. W każdym razie ten podcast kierujemy zarówno do osób, które już nas znają, wiedzą, czym się zajmujemy, ale no też zdajemy sobie sprawę, że dużo osób nowych do nas trafia, więc też jest dla osób całkowicie świeżych. Więc skupimy się tutaj na paru aspektach, takich jak kim jesteśmy, właśnie czym się zajmujemy, dlaczego warto u nas zamówić sprzęt, jak w ogóle zrobić, żeby ten sprzęt zamówić, jak wygląda cały proces, co nas wyróżnia, i tak dalej, i tak dalej. Więc taka luźna pogadanka i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zacznijmy od tego, czym się zajmujemy. Niech w sumie Aga powie coś o sobie w tych kwestiach. Czym się zajmujesz u nas w Xtreme Hardware? To tak ciężko określić taki zwięźle, bo w sumie to pracujemy nad tym oboje i każdy się zajmuje wszystkim tak naprawdę. No, ale przede wszystkim ja zajmuję się budową komputerów, jakby z tej strony wizualnej. Nie tykam się tam procesorów, płyt głównych czy kart, to robi Konrad, ale tak w większości to całą resztę to praktycznie ja buduję i robię wszystkie mody i oczywiście rury i też montuję filmy z budowy tych kompów i to wszystko kręcę podczas budowy. To są takie moje główne zajęcia, no oprócz tego jeszcze robię zdjęcia. Wszystkie, które są na naszym fanpage'u, to ja robię. Co jeszcze robię? No generalnie to, co powiedziałaś, a jak jakieś rzeczy sobie jeszcze przypomnimy, no to... Takie jakieś marketingowe rzeczy, tak jak teraz te kalendarze projektowałam, koszulki projektuję, te wszystkie różne. Plus wspierasz mnie swoją niezwykłą cierpliwością, bo ja jestem jakże spokojny i cierpliwy człowiek. To ja bym powiedziała, że to jest moje główne zajęcie. Tak. No, ale jeżeli chodzi o właśnie budowę kompu, bo tak powiedziałaś, no razem budujemy te kompy, tylko ty skupiasz się na właśnie, jesteś mistrzynią w robieniu hardtub w ogóle. Ja to się do ciebie nie umywam w tych kwestiach totalnie, bo twoje precyzja w oczach to jest precyzja laserowa w ogóle. Tak się żeś w tym niesamowicie już wyrobiła, że ze świecą szukać kogoś, kto lepiej sobie z tym radzi. No i masz niesamowity zmysł do kwestii związanych z estetyką, więc jakieś modyfikacje właśnie, zrobienie czegoś z niczego i tak dalej, to jest taka twoja domena, jakby nie patrzeć. Więc... No i jestem artystyczna dusza, więc ja też dla mnie jest ważne, żeby się w tym wszystkim nie znudzić, więc staram się, żeby każdy komputer wyglądał inaczej. Nawet jeżeli robimy te same komponenty w tej samej obudowie, to nawet te same kolory, to staram się, żeby chociaż układ był inaczej poprowadzony, jakoś inaczej rury właśnie ułożone. No staram się, żeby każdy komputer był unikalny. No tak, bo jak projektujemy dany układ, to zawsze to razem rozważamy. Ja jakby mówię właśnie, jak ma być kierunek, gdzie co jest poustawiane i tak dalej, a ty masz wolną rękę w kwestii artystycznej, przy czym to cały czas konsultujemy. Tylko, że no oczywiście, że tak. Tak, priorytetem tutaj jesteśmy kombo nierozłączne. Tak, no tak? Zresztą odkąd działasz w Xtreme Hardware ze mną, no to tak naprawdę kompy znacznie lepiej wyglądają i mają taką niepowtarzalną duszę, bo wcześniej to były takie konstrukcje bardziej surowe, a jednak ta twoja artystyczna dusza, chociaż mówi się, że jak ktoś mówi, że ma artystyczną duszę, to jest tak, żeby się zgadzało trochę. Trochę się zgadza. Się dobrze dobraliśmy. Świry. No, ale... Kto by chciał z mężem pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu? Psychicznie chora żona, tak żeby się wszystko zgadzało, jak najbardziej. No, ale generalnie wracając do tematu, no ja zajmuję się przygotowywaniem konfigów, jeżeli chodzi o koncepcję w danym budżecie, pod dane zapotrzebowanie, to jak ktoś składa nam zamówienie i ja bardzo rzeczowo taką osobę dopytuję o to, do czego ten komputer będzie używany i tak dalej, i tak dalej. Dobrze wiesz, jak wyglądają rozmowy ze mną, to zaraz też opowiem troszkę, żeby osoby zainteresowane wiedziały, czego się spodziewać, bo ja bardzo ciągnę za język, co później przekłada się na korzyści dla widza, któremu taką machinę budujemy. Więc im więcej informacji, im więcej konkretów, tym po prostu można efektywnie działać. No ale ja się zajmuję właśnie regulacjami platform, przygotowaniem
całych doboru komponentów, budową tego ze strony takie jak wsadzanie procków, tak jakieś tam modyfikacje fizyczne niejednokrotnie na płytach. No trochę się ze mną konsultujesz, jeżeli chodzi o Tak. estetykę. No to wtedy razem dobieramy, jakie złączki, jakie kolory. Tak, no ja zakładam bloki na karty, bloki na płyty. Ty mi przy kartach termopady zakładasz, bo bardzo ładnie to robisz. Masz lepsze zdolności manualne, więc po prostu fajnie się tak uzupełniamy, nie? Natomiast kwestiami technicznymi zajmuję się ja, a kwestiami estetycznymi zajmujesz się ty. Przy czym komputery budujemy wspólnie. Chociaż czasami, już nieraz tak było na przykład przy Aventadorze, to Aventadora to żeś praktycznie 80% sama zbudowała, bo ja miałem kontuzję kolana i nie mogłem chodzić do warsztatu. Więc No. tak, to był taki przypadek, gdzie sama tak naprawdę zrobiłaś, praktycznie sama w kwestii budowy zrobiłaś jeden z cięższych konfigów. Tak się wyrobiłaś już, także mega. No tak, tutaj no, no musiałam, nie było innego wyjścia, tak? Dobrze, że nie musiałam bloku na kartę zakładać. No nie, no takie rzeczy ja porobiłem w domu i tak dalej, także wiadomo. Natomiast no generalnie uzupełniamy się i bez Agnieszki nie byłoby Extreme Hardware, tak samo jak i bez mnie nie byłoby Extreme Hardware. Chociaż niektórzy myślą, że ja nie istnieję, tak? Chociaż moje paznokcie i pierścionki na palcach pokazują, że ktoś tam jest inny niż Konrad. Chociaż zwykle to piszą w komentarzach, że Konrad... Dlaczego maluję paznokcie? Dlaczego malujesz paznokcie, No jak tak? to? No odpowiadam, że lubię. No. Kiedyś mnie to wkurzało, nie mówię, wiem. co ci, ludzie nienormalni czy co? A później zacząłem odpisywać, a lubię po prostu, fajnie, tak sobie pomalować paznokcie. Także, Także tak. zabawnie. No. Także nie jestem widmem. No, ale tak naprawdę, no, jak będziemy więcej materiałów robić, a mam nadzieję, że w końcu się uda, bo w ostatnim czasie jest jak jest u nas z tym czasem i z różnymi sytuacjami, ale w ogóle samych materiałów potencjał jest jakieś 2,5 terabajta już, czy 2,6 nawet terabajta mam materiałów, testów samych, które różnych porobiłem, materiałów takich merytorycznych, które czekają na montaż i raczej się go nigdy nie doczekają, bo trzeba robić rzeczy na bieżąco. Chociaż zobaczymy, może pójdą kiedyś jako archiwalne. No, generalnie chcielibyśmy wrócić do tego, na czym się początkowo Extreme Hardware opierało, czyli przekazywanie wiedzy, pokazywanie bardzo takich rzetelnych testów, wyregulowanych precyzyjnie platform, a w najbliższym czasie parę takich ciekawych testów zaległych chcę wrzucić. Chociaż nawet zaległe to nie jest dobre określenie, bo żeby dobrze poznać platformę, jej plusy i minusy, procesory nawet, które na rynku się zagościły, to potrzeba czasu, przerobienia iluś sztuk danej płyty głównej, iluś sztuk procesora, pamięci i tak dalej, żeby w ogóle można powiedzieć, jak to działa. Więc dlatego u nas recenzje też nie są jakoś szybko tuż po premierach sprzętowych, bo ja podchodzę do tematu w taki sposób jak pasjonat. Trzeba coś zbadać i dopiero po zbadaniu tego bardzo gruntownie można przedstawić swoją opinię szczerą ludziom i opinię całkowicie wolną od jakichkolwiek, że tak powiem, narzuceń marketingowych przez firmy, które na przykład sprzęt wysyłają, bo my sprzęt we własnym zakresie organizujemy zawsze, tak. Ja jeszcze mogę od siebie powiedzieć, że tutaj no, jest niespożyty potencjał w Konradzie, bo no, na co dzień muszę słuchać podcastów nagrywanych na telefonie do znajomych, czy tam do ludzi, którzy szukają jakiejś pomocy w tematach komputerowych. No to Konrad ma tak niesamowitą wiedzę. No, nie znam drugiej osoby, która by z taką pasją mówiła o komputerach. No może tutaj jak się Konrad z Piotrkiem spotkają, Orkiszem, no to wtedy tutaj jest już fajnie, jest w ogóle pozamiatane, tak? Piotrek też jest bardzo tak. wysokiej klasy specjalistą i pasjonatem, więc jak słucha tego podcastu, to go pozdrawiam, a jak nie słucha, to też go pozdrawiam. Zresztą, ale no tak. Tutaj naprawdę, no chcemy się w tym roku skupić też, żeby więcej Konrad właśnie występował przed kamerą, żeby więcej pokazywać takich fajnych, merytorycznych materiałów. Zgadza żeby się. Też przekazywać tą wiedzę, bo niestety, ale no, tak naprawdę bardzo ja może... dużo ludzi błądzi, bo nie mogą znaleźć dobrych porad, dobrej wiedzy w internecie, tak? Ja do tej pory może 1/1000 tego, co mógłbym przekazać, przekazałem na kanale. To jest naprawdę bardzo takie czasami aż przykre, że człowiek ma tyle do powiedzenia, a nie ma nigdy czasu na wyrażenie tego, więc i tak to trzeba jakoś priorytetować, nie? No ale wiadomo, co i jak. To wszystko jakby między, no bo kompy są dla nas priorytetem, tak? Cała reszta to jest pomiędzy, jak nam starczy czasu. Dlaczego warto u nas zamówić taki komputer? No dlaczego? Co byś powiedziała ze swojej perspektywy? No, powiedziałabym, że nasze komputery są wyjątkowe.
pod względem estetycznym każdy jest inny. Myślę, że już wyrobiliśmy sobie taką estetykę, przez którą możemy być rozpoznawalni. Dobry przykład to nawet to, jak dość często robimy konfigi w różnych wariantach Lianli 011, a to 011 EVO, 011 XL, teraz 011 XL EVO. Dużo osób chce ten rodzaj akwarium. One są fajne. Fajną budowę ogólnie, chociaż bardzo dobrze mi się już buduje. Mocno znudziły, ale okej. Okay. I to, co jest istotne, to mimo tego, że nawet jeżeli komponenty są bliźniacze, podobne, takie same, obudowy są takie same, to każdy komputer wygląda inaczej. To inaczej to jest układ wcześniej LC, mówiłam, tak? Poprowadzony, kolorystyka i tak dalej. No zawsze się staramy, żeby każdy komputer wyróżniał się, żeby nie było dwóch identycznych, żeby nawet nie były do siebie podobne, bo tutaj to nie jest jakby fabryka, tak? Nie, to nie jest masówka. Nie jest masówka, tak? Tylko każdy komputer tworzony jest indywidualnie. Kolejną sprawą po estetyce są też regulacje. I tutaj Konrad jest specjalistą w tym. Wiem, ile on czasu spędza przy tym, ile godzin, ile dni i jacy klienci są później zadowoleni, tak? Jak te komputery im chodzą względem takich zwykłych ustawień. No zgadza się, no raz, że mówią, że nigdy nie słyszeli tak cichego komputera, bo o to chodzi, po to się buduje układy LC, rozbudowane układy chłodzenia cieczą, żeby komputer był cichy, ale nie osiągnie się tego bez odpowiednich, precyzyjnych regulacji, ponieważ producenci komponentów bardzo żyłują te komponenty na starcie tak, żeby one były w pełni stabilne, ale też bardzo często są niezwykle wysokie przeskoki, przestrzały napięć, na przykład na procesorach, co się to przekłada na nieefektywną tak naprawdę sprawność energetyczną, wyższe temperatury, za wysokie napięcia i na nieefektywną kulturę pracy. Więc ja tak naprawdę, kiedy siedzę przy danych platformach, to ustawiam je lepiej niż, zdecydowanie lepiej niż to, co powiedzmy daje fabryka, więc te procesory ciągną mniej prądu, co się przekłada na niższe temperatury, dodatkowo na wyższą wydajność, lepszą sprawność energetyczną i lepsze warunki akustyczne, bo nawet tak naprawdę na bardzo rozbudowanych układach chłodzenia można procka zagrzać, bo tutaj to nie układ chłodzenia, powiedzmy, nie jest wydolny, tylko możliwość odprowadzania ciepła z samego procesora poprzez IHS, więc no, tutaj jest bardzo wiele do poprawy po fabryce i to się zarówno tyczy AMD, zarówno Intela, jeżeli chodzi o procesory, no i w ogóle ustawień płyt głównych w kontekście tego, jak to działa na auto, czy na XMP i do przodu, jest od groma rzeczy do zmiany. Ja na przykład zajmuję się tym w taki sposób, że zmieniam od kilkudziesięciu do nawet kilkuset opcji w UEFI danej płyty. Każdy profil sprawdzam po kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. To jest w ogóle temat na oddzielny odcinek, ale to, co jest istotne, to ludzie, którzy odbierają te machiny, to już po czasie tak naprawdę są w stanie określić, jak taki komputer działa i bardzo często mówią mi, że w ogóle no, są w szoku, że tak można komputer ustawić, że w ogóle on tak wygląda, tak działa, tak cicho, tak wydajnie, tak sprawnie. No, to jest od groma aspektów, ale wiadomo, jest to obkupione czasem, a za tym też stoi doświadczenie i masa praktyki wsadzonej w to. Najpierw ile lat spędzałeś na jakby na zgłębianiu tej wiedzy, tak? No, mówi się, że żeby osiągnąć w jakimś aspekcie bardzo wysoki poziom, trzeba poświęcić na to 10 tysięcy godzin. Ja na pewno już ponad 10 tysięcy godzin. Na pewno ponad 10 tysięcy godzin. To już naprawdę tak. Kilkadziesiąt tysięcy godzin, jak nie więcej. Spokojnie, przez ponad 20 lat pasji z tym związanej. Także tak. No ale co daje nam teraz to połączenie tej estetyki i twoich regulacji? Co ten jakby zamawiający komputery otrzymuje? Szyte na miarę tak naprawdę, bo każdy komputer jest w pełni zindywidualizowany i pod względem wyglądu, pod względem właśnie estetyki, pod względem potrzeb komponentowych, bo każdy jest oczywiście określany danym budżetem, jaki dana osoba posiada, także się wiadomo, to trzeba wszystko odpowiednio zbalansować. No i też one są, to jest połączenie takich, można powiedzieć, dzieł, bo te komputery, no nazywałem rzeczy po imieniu, są dziełami sztuki. Czasami tak, duże. Małe bądź duże dzieła sztuki, bo bardzo skupiamy się na detalach i na tym, żeby te komputery były piękne. Plus to, żeby one działały
bardzo, bardzo ponadprzeciętnie względem tego, co można osiągnąć nawet na wyregulowanych platformach przez osoby, które znają się na temacie, bo no, dużo też osób podrzuca do nas kompy, które zostały wykonane przez jakieś tam firmy, wiadomo, nie będę żadnych nazw mówił i tak dalej, nie o to tu chodzi, ale wiele kompów poprawiamy w ogóle po różnych firmach, po sklepach dużych, po różnych twórcach i tak dalej, jeżeli chodzi o przebudowy LC, czy w ogóle same regulacje, bo no, wiele rzeczy pozostawia wiele do życzenia, tak? Natomiast jeżeli chodzi o nasze bezpośrednio kompy, no to cechują się tym, że są przede wszystkim no, dopracowane pod każdym możliwym względem, plus nie spoczywamy na laurach, tylko idziemy do przodu i cały czas się rozwijamy. I ty się rozwijasz, i ja się rozwijam, bo rozwój nie ma końca. No tak. No teraz na przykład pierwszy raz robiliśmy komputer na chromowanych rurach, co też było wyzwaniem, co się ogólnie się okazało, że jest to bardzo proste i bardzo fajne i bardzo mi się to spodobało i z chęcią zrobię jeszcze kilka takich komputerów. No ale no też mieliśmy jakby troszkę kłód pod nogi, bo zanim zamówiliśmy rury, to były chyba It's Powera, dobrze pamiętam, to Piotrek tutaj, z którym współpracujemy właśnie przy tym komputerze, zamówił nam inne rurki chromowane i giętarkę. Nie byliśmy w stanie tego wygiąć. No, mówisz, że to było bardzo łatwe, ale weź pod uwagę, no, że, ale ja mówię, jak, że już mieliśmy... jak już zostało opatentowane, jak to zrobić, opracowane, bo wcześniej to była droga przez mękę. Więc to nie było bardzo łatwe, to było arcyciężkie i trudne. Ale koniec końców było bardzo łatwe, no, bo ale ja mówisz to mówię, z perspektywy ulgi, jak tak, się udało, no, tak. Więc tak. Ale przy tym ucierpiała szafka, kompletnie się rozpadła. No tak się wydarzyło w warsztacie, także... Tak. Także ciekawe nie dało zawsze. rady wygiąć żadnej rurki. Ja pamiętam, jak giętarkę ciągnęliśmy z Piotkiem razem. Ty trzymałeś z jednej strony w ogóle szafkę. Ja z Piotkiem to ciągnąłem. No to w ogóle to były jakieś szalone rury eksperymentalne. Do takich finalnie powyginaliśmy ją tak, że Piotrek zrobił z niej miecz. Można Tak. powiedzieć. Do obrony. Tak. Dokładnie. Tak. Także tak. No szkoda, bo chcieliśmy właśnie, żeby tak, no... Żeby nie kupować tych jakby już wygiętych... fabrycznie, tylko samemu to powyginać. No ale jeszcze może znajdziemy takie rurki, które w przyszłości będziemy wyginać, no bo niestety te się nie nadawały. A jeżeli chodzi o rury, no to tutaj też nie używamy takich sklepowych, tylko te specjalnie mamy firmę, która nam realizuje Tak, takie dlatego że te zamówienie sklepowe, i to też hardtopy, jest w wszystkie ogóle, ludziarstwo. to jest w ogóle też inna jakość. Także to pięknie się gnie. I naprawdę jakby porównać sklepowe... No tak, żadne Baryoły, EK, Alfa Kule, to wszystko śmieci są tak Tak, naprawdę. To tak, są tak, śmieci tak. przy One tych rurach, które od my razu się używamy. zagrzewają, od razu bąbelki. Przynajmniej tych, co ja próbowałam wcześniej, może teraz się jakoś poprawiła, nie wiem. Ale no my potrzebujemy też długich rur. Ile taka sklepowa ma? Metr? No wiesz, to różne Czy są, 80 cm? 60, 80 centymetrów, No... 90 i tak A my dalej. nawet czasami 1,5-metrowych używamy. Tak, bo ograniczamy używanie jakichś tam w ogóle, no, albo inaczej, w ogóle jesteśmy przeciwnikami pójścia na łatwiznę jakiegokolwiek, czyli na przykład łączenia rur na danej długości z łączkami, tak? Adapterami i tak dalej. Tak. No tutaj wyjątkiem jest Kotówki, ten te sprawy. No chromowany, tak, ale bo to nie było mieliśmy, innego wyjścia. nie było innego wyjścia, tak? Musieliśmy część zrobić z tej rurki jakby fabrycznie wygiętej, a część musieliśmy zrobić adapterami. Ale finalnie wyszło to Ale naprawdę finalnie bardzo, tak. bardzo przyjemnie. No jeden z moich ulubionych komputerów, Tak, na no pewno. ja się sam zastanawiam, czy w kolejnej odsłonie swojego kompa nie zrobić też właśnie chromowanych, bo to niesamowicie wygląda. Zdjęcia czy filmy, właśnie to jest też istotne, że zdjęcia czy filmy w ogóle nie oddają majestatu tych komputerów i zawsze jak ktoś widzi u nas na żywca kompa, czy ktoś z naszych znajomych i później ma do porównania ze zdjęciami czy filmem, to mówi, że w ogóle i na zdjęciach i na filmie te kompy super wyglądają, ale to w ogóle na żywca to jest plus 100 do, no, do wyglądu. piękna. Tak. Chciałem powiedzieć słowo na Z, Chociaż ale... ja się naprawdę bardzo staram, jeżeli chodzi o robienie zdjęć i filmów, żeby oddać to piękno, no ale nie wiem. Może ktoś mnie nauczy jeszcze lepiej robić to, No, trzeba się rozwijać zawsze, to nie ma też... Żeby Ja, lepiej to wiesz co, robić. teraz będziemy montowali materiały niektóre, bo ja jeżeli chodzi o materiały na przykład, bo Aga montuje materiały z budowy komputerów, a ja montuję wszystkie materiały z testami, regulacjami i tak dalej, czy takie właśnie merytoryczne.
ale też chciałbym usiąść do montowania materiałów z kompami, żeby po prostu więcej tego robić. No mamy dużo Bo zaległych. to dla mnie też nie jest problem, bo też mam Też tego chcielibyśmy tu od podejście razu dobre. sprostować, że to jest, że nasza praca to nie wygląda tak, jak to jest pokazywane na YouTubie, czyli jeden komputer raz na jakiś czas. My mamy bardzo dużo zrobionych komputerów w tym roku I bardzo zaległych, dużo i materiałów z tymi bardzo dużo kompami. tak zaległych materiałów i po prostu no, między pracą montujemy, między budową komputerów montujemy Trzeba żyć jeszcze, tak, tak, różne rzeczy i tak oczywiście. dalej, więc. Więc jakby mamy dużo do pokazania, ale mamy duże zaległości. Ale Bardzo. postaramy się teraz jakoś, myślę, że troszkę na wiosnę, może będziemy mieli więcej wolnego czasu, może troszkę ponadrabiamy. Oby tak było, bo naprawdę jest fajnie się dzielić z ludźmi swoją pracą, swoją pasją, no to szczególnie jak mamy co pokazać. Tak. Dlatego też ostatnio wrzuciliśmy komputer ten chromowany, Bez workloga bez jeszcze. worklogga, bo tak bardzo chcieliśmy już go pokazać. Tak, ale w ogóle będziemy chyba wrzucać najpierw różne kompy, zdjęcia, opisy, a później worklogi, bo po co się trzymać starego No w sumie tak. podejścia, co to zmienia tak naprawdę. Trzeba ludziom pokazywać, będziemy tak robić. Może tak będziemy robić i wtedy będzie widać, co na bieżąco robimy. Tak, w miarę możliwości. Jak zamówić u nas taki komputer? No przede wszystkim najlepiej napisać na kontakt.ehmałpa@gmail.com. Na YouTubie czy na Facebooku jest informacja właśnie z tym mailem. Albo na Można też, profilu tak, albo na na profilu, Facebooku. na Facebooku. Można też wejść na Hard PC w zakładkę Złóż komputer, bo są komputery i wejść w komputery Extreme Hardware, ponieważ niedawno rozpoczęliśmy współpracę ze sklepem Hard PC i też pozdrawiamy ekipę Z Hard której się PC. bardzo cieszymy. Tak, i myślę, że też fajne rzeczy z tego wyjdą. Więc również zachęcamy do zamawiania kompów przez Hard PC, gdzie w tym trybie Hard PC dostarcza wszelkie komponenty potrzebne, a jeżeli chodzi o ustalenie indywidualne, to tak jak zawsze są wtedy prowadzone z nami w kontekście wyglądu, zapotrzebowania, czyli do czego ta maszyna ma służyć i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj od razu mówmy właśnie, jak ten proces zamawiania wygląda i Ogólnie, gdzie byś nie zamawiał, to jak to tak, no wyglądał? bo to będzie podobnie wyglądało. No to wiadomo, że najpierw trzeba nawiązać kontakt, jak najwięcej napisać informacji, do czego ten komputer ma służyć, jakie ma spełniać wymagania, jaki jest budżet, albo jakie są widełki budżetowe, bo tutaj tu chodzi o jak największe doprecyzowanie tego budżetu, plus ewentualnie dodanie, jaki jest dodatkowy budżet możliwy. Dlatego, że z doświadczenia powiem, że nigdy praktycznie nie wychodzi tak, że jeżeli ktoś zgłasza się z danym budżetem, to ten budżet zostaje osiągnięty. Zawsze jest zwiększony, ponieważ kiedy ja prowadzę rozmowę już indywidualnie przez telefon z daną osobą i ta osoba się mnie pyta o to, co dają te komponenty, to finalnie stwierdza, że po prostu chce dorzucić do jeszcze czegoś lepszego. Przy czym ja po prostu otwarcie mówię, co daje co, a często też ludzi hamuję w ich zapędach i wręcz mówię, że ty nie skorzystasz z tego, do tych zapotrzebowań, więc troszkę efektywniej warto tym budżetem zarządzać i lepiej na tym wyjdziesz, na przykład, nie? Ale co jest ważne bardzo w tym budżecie? Określenie właśnie maksymalnego jakby budżetu, bo często nam zamawiający mówią, ja nie mam limitów, Tak. ja nie wiem, chcę coś najlepszego, nie mam limitów i tak dalej. Mówimy, dobrze, ale ile jest ten twój limit, skoro nie masz limitów tak naprawdę? No tak, bo nie ma I czegoś się takiego, jak nie ma okazuje na limitu. przykład, dla jednego limit to jest 50 tysięcy, a dla innego 15 tysięcy. Zgadza się, Więc więc. jeżeli my wkładamy swoją pracę, bo to też się różni, tak? 15 tysięcy od 50 tysięcy, tak? Więc jakby każdego limit jest inny, więc tutaj naprawdę warto usiąść i zastanowić się, no bo No tak, dlatego można się też. nas zapytać, ile na przykład, który komputer mamy, który mamy, czy na fanpage'u, czy na YouTubie, ile one mniej więcej kosztowały. Jeśli chodzi o komponenty plus LC, bo wiadomo, że Tak. wykonanie i tak dalej to jest osobny temat zupełnie, Tak, ile one mniej więcej indywidualny. kosztowały i wtedy możemy tutaj powiedzieć, jakie są widełki, tak? Bo mówię, no na przykład mieliśmy kiedyś taki przypadek, że też powiedział nam tutaj klient, że on nie ma limitu, po czym zrobiliśmy na niego naprawdę fajny projekt. Trzymając się tego, co chciał. Mówił, Trzymając że się to tego, co tak jak chciał, bo on najlepsze to chciał może wszystko być. Tak. najlepsze z najlepszych, po czym się okazało, że to dla niego jest za dużo. Zgadza się, więc i to. Bo on, bo to on nie myśl, nie myślał, że to jest taki limit. Ponieważ Więc to ludzie jest. często nie zdają sobie sprawy z tego, jakie komponenty są na rynku.
Tak. W ogóle. Tak. To jest ciekawe. Na przykład nie mają pojęcia o tym, jak kosztowne są rozbudowane układy chłodzenia cieczą, więc no... A my korzystamy tylko z najlepszych, tak. Sprawdzonych komponentów. Zgadza się. No i o to chodzi, tak? Więc tutaj oczywiście może ktoś stosować podejście, że sobie gdzieś tam na jakichś taniznach przysłowiowych coś tam zbuduje, używkach i tak dalej, ale my no nie robimy czegoś takiego. No my zamawiamy wszystkie komponenty nowe i świeże, dobrej jakości, dobrych producentów. Jeżeli chodzi o komponenty LC, to głównie pracujemy na EK i kto by nie mówił coś tam złego o EK, że nie są warte swojej ceny, to jest bzdura według mnie, bo EK ma bardzo wysokiej jakości komponenty, a przede wszystkim ma fenomenalny serwis. I tak dalej. No ale to już mniejsza o to. No, generalnie skupiamy się na tym, że te komputery muszą być dopracowane w taki sposób, żeby też były jak mniej, najmniej awaryjne. I dlatego na przykład wybieramy takiej firmy, a nie innej komponenty, czy to hardware, czy właśnie LC, żeby zminimalizować możliwość tak zwanego fuck-upu przysłowiowego. Mhm. Oczywiście sprzęt to sprzęt, więc zawsze wszystko może paść, ale to zawsze jak najszybciej tematem się zajmujemy osobiście, żeby zmaksymalizować szybkość, że tak powiem, całej wymiany wadliwego komponentu. Na przykład w jednym z konfigów niedawno zjarał się adapter 12VHPWR, cable moda, wersja jeszcze 1.0, został wymieniony na wersję 1.1 i wszystko jest ok. A po paru tygodniach pojawiła się informacja, że z wersjami 1.1 są problemy. Także no niezłe jaja są też z tymi komponentami, no, tak? Więc to no, już... na to nie mamy wpływu, ale od razu przeciwdziałamy w miarę możliwości i kombinujemy, co tu zrobić, żeby temat usprawnić jak najbardziej. Ale wróćmy, żeby tutaj chaosu nie było. Wróćmy do tego, jak zamówić. Czyli mamy omówiony budżet i teraz zastosowanie. Tak. Zgadza się. No, czyli czy to ma być komputer do rozrywki, jeżeli, czy stacja robocza, czy mieszane. Mieszane właśnie zastosowania, że trochę pracy, jeżeli trochę pracy przysłowiowo, to w jakich zastosowaniach, ile godzin dziennie na przykład, jeżeli granie, to w jakich rozdzielczościach, przy jakiejś częstotliwości odświeżania, w jakie gry, też ile godzin dziennie powiedzmy. To jest związane też z custom LC, tak żebym wiedział, jakie są mniej więcej wymagania, albo inaczej, im bardziej precyzyjnie, tym lepiej, wymagania co do akustyki i czy na przykład w danym pomieszczeniu jest klimatyzacja, czy w danym pomieszczeniu jakaś... Na przykład jest jakieś poddasze, gdzie tak, jest w lato 40 stopni. Zgadza się. Czy w domu są zwierzątka, kotki, pieski? Jeżeli tak, to czy dużo właśnie tych futerek się w powietrzu unosi? Bo my, tak jak u nas. My mamy swoje kotki, pieski kochane, więc wiemy, jak to wygląda. Więc to jest masa różnych czynników. Plus na przykład, jeżeli chodzi o kwestie estetyczne, czy dana osoba jest fanem takiego uniwersum, na przykład Marvela, czy no DC Comics, czy Gwiezdne Wojny, czy Władca Pierścieni, czy cokolwiek. Tak, bo większość osób na przykład, jak pytam się, w jaki kierunek chcieliby pójść artystyczny, to nie wie, więc ja te osoby pytam o to, jakie mają pasje, zainteresowania, ewentualnie w jakim pomieszczeniu komputer stoi, jeżeli chodzi o kwestię kolorystyczną, tak, żeby może go dobrać do, wizualnie do koloru pokoju, koloru kanapy, czegokolwiek, czy na przykład jakieś takie zajawki samochodowe, jak Aventador na przykład. Tak? Tak. No ogólnie staramy się, żeby każdy komputer był czymś inspirowany. Jakby no wiadomo, no jak jest na przykład tak jak Aventador, jak zainspirowany samochodem. Lamborghini, Aventador tak, właśnie. Ale no wiadomo, że nie zrobimy komputera w kształcie samochodu. Tak, tylko płyta dystrybucyjna, w zasadzie res kasetowy, tak bym to bardziej określił, wykonany customowo, w myśl właśnie podobieństwa zderzaka w Aventadorze. Tak, i później jeszcze w trakcie pracy dwie inertie, które zostały dołożone. Akurat... Też się nam tak ułożyły w trakcie budowy, że to też fajnie wyglądało tak symetrycznie jak koła. Do tego ten pomarańcz, tak. Więc jakby patrzymy na to też jakby z takiej strony, też to jak ktoś nam powie, że nie wiem, właśnie kocha samochody i tutaj ten Aventador, tak? No to przecież to nie musi być dosłowne, to mogą być akcenty, które to symbolizują, tak? Tak jak tutaj na przykład wygrawerowany byczek, tak? Tak. No tak. I też przede wszystkim zawsze ludziom mówię, żeby absolutnie nie mieli żadnych ograniczeń w kwestii mówienia, czego chcą, bo my w żaden sposób nie oceniamy. Tak. To nawet bardzo prosty przykład, konfig, który zbudowaliśmy w zasadzie w pierwszej połowie 2023 roku, Unicorn, który będziemy dopiero teraz po tym podcaście pokazywać, bo już masz materiał zmontowany praktycznie, jest niezwykle eksperymentalnym, można powiedzieć, takim eksperymentem, jeżeli chodzi o kwestie związane z kolorystyką, bo jest tam
złoto, jest tam biel, jest tam róż i bardzo fajnie ten komp wyszedł. Bardzo fajnie. Super po prostu, taki magiczny, no klimatyczny, zobaczycie, no, bardzo nam się podobał. I też, co najważniejsze, podobał się osobie, dla której go zbudowaliśmy, więc tutaj nawet jak najbardziej są odjechane jakieś miksy kolorów i tak dalej, to nas cieszy to, że my możemy zrobić coś, co jest po prostu dla niektórych ludzi szalone, ale to nie ma znaczenia. Bo zawsze... ważne jest tylko to, że komp ma się podobać osobie, dla której jest wykonany. Tak. Zawsze mnie to śmieszy, jak wrzucamy film na YouTube'a z jakimś komputerem, który zrobiliśmy i nie ma opcji, żeby nie było takiego samego komentarza. Komputer super, ale nie moja kolorystyka. No właśnie. No i super, że nie twoja Słuchajcie, kolorystyka. Nasza kolorystyka to też nie musi być. Bo my mamy, możemy mieć inne gusta. Na przykład mi się może nie podobać czerwony komputer, powiedzmy, tak? Ale tej osobie, dla której budujemy, czerwone to jest po prostu przecudowny kolor. No tak? I o to chodzi. Właśnie trzeba mieć świadomość podejścia indywidualnego i tego, że są różne gusta, różne zajawki, różne potrzeby i nie można tego oceniać. Więc właśnie to ja też uważam, że jak ktoś pisze, ale ja bym wolał, no to, to ty byś Żółty, wolał. To różowy, sobie czerwony, to napisz, zamów tam... kompa, to będziesz miał po swojemu. Tak, tak właśnie oczywiście takim ludziom zapraszamy opisuję. Do zamówienia. W jakim kolorze ci się podoba, taki zrobimy. Oczywiście też czuwamy nad tym, żeby każdy komputer był jednak gustowny, tak? Zgadza się. I tu jest jeszcze bardzo ważna rzecz w kwestii tego, że ja na przykład, co nieraz widzów, którzy się do nas odzywają, potencjalnych klientów, bardzo szokuje, nie mam żadnych skrupułów i to naprawdę bardzo asertywnie odmówić współpracy, jeśli mówię, że na przykład, jeżeli ktoś się opiera na takie i takie komponenty, ja mówię, że nie ma takiej możliwości. Nie zrobimy kompa z tymi i tymi, na przykład z płytą główną czy kartą graficzną tego i tego producenta, ponieważ to się nie sprawdza, albo nie użyjemy takich i takich rozwiązań LC, bo to się nie sprawdza. I dana osoba mówi, ale bo widziałem gdzieś tam na kanale, ktoś mówił, że działa. No mówię, to jeżeli uważasz, że działa, to w takim razie oglądaj sobie tego typu banieluki, bo my nie zrobimy czegoś, pod czym się nie podpiszemy. Więc nieraz mieliśmy taką sytuację, że odmówiliśmy współpracy, bo ktoś naciskał na to, że on chce coś, co ja wiem doskonale, że nie będzie dobrze działać, i ja tego nie zrobię. A niejednokrotnie też mieliśmy coś takiego, że taka osoba bardzo podziękowała później, że jakby nie mam podejścia, że klient nasz pan, dla mnie to jest w ogóle podejście niewolnicze, bo ja jako profesjonalista wiem, co dla potencjalnego widza jest lepsze, jeżeli on się na tym nie zna, ja się na tym znam, więc ja wiem, co się dobrze sprawdzi, a co się nie sprawdzi. Tak to wygląda. Zamawiając komputer, kupujesz też. Kupują też twoją wiedzę, tak? Lata doświadczenia. Zgadza I jeszcze się. Chciałam tutaj wtrącić a propos tych różnych filmików, co właśnie często ludzie się inspirują. To pamiętajcie, że jeżeli ktoś buduje komputer na YouTubie i włącza go i tam płyn się w środku porusza, to jeszcze nie znaczy, że to wszystko działa. Zgadza się. Otóż to. Bo często na przykład te płyty dystrybucyjne są w takich w tych inspiracjach często tam wrzucane, gdzie no z tej jednej płyty wychodzi 10 rurek i tam po prostu nie ma obiegu cieczy w środku. No i żadnego. Jest to na jednej pompie. I na jednej pompie. DDC na przykład, nawet nie na D5. Ale w ogóle to nie ma prawa działać dobrze. Filmik nagrany, ładnie pokazane, oczywiście. Tylko, że jeżeli chodzi o jakby tutaj nasze restrykcyjne podejście, no to, to też musi chodzić. No bo jeżeli my wypuścimy bubla, no to za tydzień czy za dwa musielibyśmy go poprawić. Zgadza tak? się. No bo by się jest... ugotował. Tak. Więc jakby no owszem, wrzucamy filmy z budowy, bo się tym chwalimy i dzielimy. Natomiast one też chodzą właśnie dobrze. I często mówimy, że coś nie działa, bo to po prostu nie działa. Zgadza bo też się. To sprawdziliśmy. Oczywiście. Na przykład płyta dystrybucyjna, taka bardzo duża w Hydromagnes. Ile my spędziliśmy nad tym czasu, żeby w ogóle ten komputer miał obieg cieczy w środku. No finalnie trzeba było zastosować 3 pompy D5, a i tak a dorzuciłbym jeszcze, czwartą, mimo wszystko. Ale jeszcze pamiętaj, że usunęliśmy rury. Tak, bo tam było się. Więcej rur na początku i chyba dwie rury, które miały być tylko takie trochę... Zabierały przepływ. Takie no trochę... Po prostu. Tylko dla dekoracji, dla zapełnienia miejsca, tak niwelowały przepływ i ciśnienie w środku układu, że musieliśmy to wszystko usunąć. Mimo tego, że były 3 pompy, także to jest tak, dobry przykład. Albo właśnie Aventador, znowu wróćmy do Aventadora, gdzie były początkowo zakładane 2 pompy D5, ale później stwierdziłem, że muszą być 4.
I to rozwiązanie było strzałem w dziesiątkę, bo jak odpalaliśmy na jednej pompie, ta ciecz ledwo w ogóle Ona w płynęła. ogóle prawie nie Totalnie. płynęła. Na D5 ustawionej na 100%, czyli Na na początku troszkę, okolice, a potem tak. to już prawie No nie. nie była w stanie jedna. To jest też mit, że ludzie mówią, o D5 przepchnie wszystko. Bzdura, nie przepchnie wszystkiego, bo rozbudowanie układu, restrykcyjność układu, to jak jest wielki, to jak jest w ogóle poprowadzony, to jak działa grawitacja, to wszystko ma ogromne znaczenie. No tak, ale nasze komputery też są ekstremalne. To nie jest Tak. taki malutki komputer, który ktoś sobie tam w domu złoży, tylko to są wielkie jednostki często. Taki Aventador ile ważył? Około 50 kilo. No Był właśnie. ogromny. I Albo to. Hive 73 kilo dokładnie, bo Tak, był ważony. tak. Dokładnie 73 kilo. To ile tam jest No. tego, tych podzespołów w środku, ile tej cieczy tam jest, tak? To nie można sobie porównać z jakimś malutkim komputerem, który ma jedną pompę, trzy rurki i do widzenia. Trzeba wziąć też pod uwagę to, jak jest poprowadzony układ, bo na przykład jeżeli w takim awentadorze do rezerwuaru tego kasetowego przykładowo od dołu byłoby wejście, in od dołu, A out wyjście? górą, to by była tragedia, a Tak. że ciecz płynęła po prostu, in Musiałaby ta był, cieczy tak, płynąć zgadza pod się. górę, tak? Więc to nawet przy czterech pompach by bardzo drastycznie zredukowało sprawność takiego układu. Tak, Działałoby a to, tutaj ale nie, grawitacja tak, też ale nie pomaga. działałoby to w taki sposób tak efektywny jak w tej konfiguracji, no bo tam chłodnica 560-60 i 480-60 z push-pull-em dla 13900KS i 4090, wentyle na 750 RPM, niesłyszalne, pompy na 60%, wszystkie D5, no i przy 485 W poboru z karty 46-47 stopni na GPU w czasie grania na 13900KS kręconym sowicie nawet do 6 GHz, ledwo tam 50 parę stopni, a w renderach pod 90 stopni przy 5,7 GHz, okolice 69-70 przy takim układzie, więc to w ogóle jest szaleństwo, jak taki komputer pracuje i jak w ogóle jest cichy, nie? Także no tutaj w tym rzecz. No ja byłam zachwycona tym komputerem, naprawdę. Zawsze mówimy z Konradem, jak już skończymy projekt, jesteśmy na koniec bardzo zmęczeni i stajemy, już mamy nagrane, już wszystko ograne jest i tak dalej. Tak stajemy sobie bardzo często przed komputerem i mówimy, no i co? I znowu najładniejszy komputer, jaki No tak. zrobiliśmy. Za każdym razem, jak budujemy nowy komputer, to ojejku, znowu, no chyba nasz najładniejszy. I znowu, no kolejny projekt, no chyba znowu nasz No bo najładniejszy. my się tym tak jaramy bardzo, bo to tyle Tak. czasu, pracy, energii, serca się w to wkłada, że to po prostu mamy szczerą taką dumę z naszej wykonanej pracy. I największą taką gratyfikacją dla nas emocjonalną właśnie jest to, jak już dany człowiek odbiera kompa. Bo też to jest ważne, że my nigdy nie wysyłamy komputerów Właśnie, bo tutaj żadnymi musimy do kurierami i tak tego. dalej, tak. Tylko zawsze, ale to zawsze odbiór osobisty. I nawet mieliśmy niedawno człowieka, który przyjechał do nas z Wielkiej Brytanii po kompa. Często do nas ludzie Znaczy, przyjeżdżają no nie z całej Polski. bezpośrednio do No ale była nas, taka tam sytuacja, miał tak. jakby wizytę, urodziny, ale Ale tak to wszystko tak się poukładał, zgraliśmy, tak, tak. żeby od nas odebrał ten Ale komputer. przy czym powiedział, że jeżeli by się nie udało wtedy, to i tak by indywidualnie przyjechał. Także tak, no. No nie zdecydowalibyśmy się na wysyłkę Nie, nie, nie. kurierem, nie, Kurierzy nie, to nie. psychopaci. Oni nie Tak, dbają o te rzeczy. chyba, że może jakiś No ale prywatny kurier, ale nie. przede wszystkim dla nas to jest mega sprawa, jak człowiek przyjeżdża, patrzy na kompa i się tym jara. I po prostu jest zachwycony i siada i wpatruje się i jeszcze widzi, bo to jest bardzo ważne, jak ma system skonfigurowany, jak ma wszystko przygotowane, jak ma poustawiane profile. Ja to wszystko Zdjęcia na tłumaczę, tapecie pokazuję. już Tak, no po są. prostu, no mega, to jest tak, jakby siedział przed tablicą rozdzielczą statku kosmicznego. Siada, już jest gotowy do działania i po prostu do zabawy Nie czy do zapomnę pracy. reakcji tutaj, jak człowiek odbierał Hajwa. Oj, tak. Wszedł tutaj do nas, Mój imiennik, bardzo fajny człowiek zresztą. stanął, po czym Usiadł, złapał się za usiadł głowę. i złapał się za głowę. Tak. Że jakie to wielkie, a jakie to piękne. O Jezu, jakie to ogromne. Rozumiem, dlaczego musiałem tyle czekać i w ogóle. No, bo tak. Bo czas Tak. oczekiwania to też jest ważne, że no, czas oczekiwania jest różny. Czasami czeka się na kompa 3 miesiące, czasami pół roku. I od Serio. razu z góry tutaj określamy, że po prostu to jest często wynikające z kolejki, która u nas jest, bo tutaj chcemy też podkreślić, że jak robimy komputer, budujemy komputer dla kogoś, to my się zajmujemy tylko tym komputerem. Budujemy jeden komputer naraz. Jeśli chodzi o te ogromne ZLC i w ogóle ZLC Tak. kompy, bo jeżeli chodzi o IO, no Tak, to to jest co równolegle innego. można tak, ale Tak. to co innego zupełnie. Mamy w warsztacie mamy tylko jeden komputer, jeżeli chodzi o OLC.
i tylko na nim się skupiamy. Tak, żeby jakość nie ucierpiała. Tak, tak. To jest przede wszystkim jakość. Więc tutaj, jeżeli chodzi o czas oczekiwania, to też prosimy o wyrozumiałość, bo jest różnie, bo też jeszcze czasami komponenty nie są dostępne. Albo czasami coś się okaże wadliwe i trzeba wymienić, bo ja to wszystko sprawdzam najpierw zdarza na się, i tak dalej, wiadomo. Zdarza się, że więc nie dzieją wiem, się różne rzeczy. Tak, że coś nie działa, że coś trzeba wymienić, że coś trzeba odesłać. Na przykład w warp drive wentylator tylni się spierniczył i czekamy teraz, warp drive komp, którego jeszcze nie pokazywaliśmy nawet zdjęć, będziemy pokazywać, czekamy na nowy wentylator, który został wysłany już w grudniu, a jeszcze nie dotarł, także tak. No, takie jaja są. Więc tutaj no, może być tak, że jakby kolejka do realizacji może być 2 tygodnie, bo ktoś się wstrzeli w jakieś okienko, znaczy 2 tygodnie do jakby rozpoczęcia budowy, a może być tak, że mogą być 3 miesiące czy więcej, bo ludzie czasami czekali i pół roku i więcej. Zgadza się. Szczególnie też stałym naszym klientom bardzo często pomagamy, bo jest tak, że na przykład co 2-3 lata ktoś chce upgrade komputera z topowych komponentów na topowe, to też często pomagamy, w ogóle dostarczają nam kompa, rozbieramy go, robimy ładne zdjęcia, wysyłamy takiej osobie zdjęcia, bo wiadomo, że no to im lepszej jakości zdjęcia, tym efektywniej można też komponent sprzedać i taka osoba sprzedaje sobie komponent. Także też pomagamy naszym zaprzyjaźnionym klientom, bo to z wieloma osobami naprawdę też fajne relacje się buduje, kumpelskie, więc no tutaj jest dużo różnych aspektów, no ale tu można by gadać i gadać godzinami, tak? Także no wszystko jest w zależności indywidualnej. Całkowicie. Czyli tak, zapraszamy do kontaktu poprzez maila czy fanpage i wtedy umawiamy się na rozmowę telefoniczną i ustalamy to wszystko, co przed chwilą mówiliśmy. Tak, tylko im więcej jakby konkretów mam na początku w mailu, bo to ja prowadzę rozmowy telefoniczne, to im więcej konkretów, tym efektywniej można taką rozmowę poprowadzić jakby bez wymogu wyciągania informacji od danej osoby, czego ona potrzebuje. Bo i tak ja te informacje zawsze wyciągnę, tak że będę wiedział, co możemy zrobić, jak możemy pomóc, żeby te marzenia spełnić i tak dalej. Ale no mówię, im więcej po prostu dostaniemy konkretów na dzień dobry, tym efektywniej będzie można do tematu podejść bez dopytywania. Jeszcze właśnie nie powiedzieliśmy o tym, że jak ktoś po rozmowie telefonicznej otrzymuje od nas jakby projekt. Tak, no to wszystko już tam ustalimy, wiadomo. Tak, czyli co ma być w środku, Konrad wtedy przedstawia wizję jakby komponentów, hardware, ILC. Ja to wszystko przygotowuję na maila, też to... wszystko jest powysyłane razem z wizualizacją taką, nie jak komputer ma wyglądać, bo nie robimy takich wizualizacji, tak. Bo to wszystko jakby w trakcie pracy jakby wychodzi. No ale widać jak opis komponentu, tak, co, jak i dlaczego, dany... jak wygląda dany komponent. Tak, no, jak ze strony producenta, czy jakiegoś tam przysłowiowego koszyka. Nawet jaki kolor jakby cieczy i tak dalej. Więc to wszystko... Bardzo szczegółowo. Bardzo każdego szczegółowo. Maila, nigdy też nie wysyłam żadnych maili masowych, żadnych... Każdy jest indywidualny, więc na przykład... Jak już porozmawiam z taką osobą, że wiem, że to nie jest typowy wyciągacz czasu, bo dużo też jest takich osób, co próbuje wiedzę wyciągać i gitarę zawracać, gdzie no mój czas to mój zasób, moja energia, czas to pieniądz i tak dalej, więc no, takie osoby, no, trzeba być bardzo uważnym, bo wiele razy mieliśmy takie sytuacje, że ktoś po prostu wyciąga wiedzę, ale tego nienawidzę, bo to jest po prostu nie takie, ma nic gorszego, taki wampiryzm. Jakby kłamanie, że chce ktoś od nas zamówić komputer, wyciąga wszystko, co może, tak, potem, też... a potem blokuje na przykład nas no, w ogóle na telefonie czy na Facebooku i urywa całkowicie kontakt. No, takie osoby to już bana mają na zawsze, nie? To już w ogóle nie ma dyskusji. No to jest nieładne. Ale to bez honoru tacy ludzie są. Ale to się zdarzało, natomiast... A to się każdemu zdarza, tak, Konrad. No, to w każdym... Wypracowałem sobie taki system filtrowania takich osób i działa to teraz tak, że już no nie ma generalnie, tak? Bo wykrywam intuicyjnie zawracaczy gitary, a też stosuję metody, które ich całkowicie odrzucają na dzień dobry, więc to nie ma jakby takiego problemu. No ale chodzi o to, że też właśnie jak już mamy ustalone pole do współpracy, to przygotowuję no nieraz po 2-3 godziny, to schodzi się napisanie takiego maila, więc to też jest czas konkretny, żeby opisać dokładnie co, jak i dlaczego. Dlaczego na przykład taką płytę stosujemy, takie pamięci, jakie to nam daje korzyści, jaka jest alternatywa, co warto zrobić, czego warto unikać. No generalnie taka po prostu wiedza w pigułce. Ludzie bardzo często po tym odpisują maila, żeby w życiu by się nie spodziewali,
takiego ogromu informacji, bo w tym mailu dowiedzieli się więcej niż na przykład z obejrzenia 10 filmów na YouTubie i tak dalej. No bo ja to uwielbiam robić, bo podchodzę do tego w taki sposób, że jeżeli ktoś chce z nami nawiązać współpracę, to my robimy sprzęty dla ludzi wyjątkowych, bo są to sprzęty wyjątkowe. To nie jest sprzęt dla każdego. Po prostu. Ja mam takie podejście, mam taką ideę, Agnieszka też. Więc podchodzimy do każdego indywidualnie i wyjątkowo. Podchodzimy poważnie po prostu. O to chodzi. No. Tak to wygląda. No No chyba dobra. powiedzieliśmy wszystko, jeszcze tutaj mieliśmy podpunkt, co nas wyróżnia na tle innych twórców, Ale to w ale sumie już samo z siebie wyszło. tyle już powiedzieliśmy, że chyba Każdy może wnioski sam tak, że wyciągnąć, można tak samemu jakby. wnioski wyciągnąć. Mogę tylko powiedzieć, że co nas wyróżnia na tle innych, na pewno zaangażowanie, bo u nas nigdy nie będzie masówki. To jest moim zdaniem najbardziej wyróżniające jakby cecha, tak? Zaangażowanie i jakość. No tak, zgadza się. Oczywiście to nie oznacza, że nie ma na rynku twórców, którzy nie mają ogromnego zaangażowania i jakości, bo to nie o to chodzi, ale no my to mówimy tak już Nie, my mówimy ogólnikowo, o tak, swoich superlatywach, o tak? tak. Ale no są tylko w sumie tak bez sztucznej skromności, bo po co? To nie spotkałem nikogo, kto w taki sposób tak holistycznie podchodzi o zadbanie o aż tyle aspektów, że i właśnie kwestie i wizualne, i te kwestie hardware'owe, i kwestie długofalowej współpracy, i kwestie jakieś tam związane z obsługą takiej osoby Właśnie, no bo dalej, i też tak są dalej, moderzy, tak. którzy robią przepiękne komputery, ale z kolei brakuje im no takiej wiedzy. Nie mówię, że nie mają Tak. wiedzy, ale nie mają takiej wiedzy jak ty. No generalnie tak to wygląda, tak? Także z tego się to bierze, więc jakby te maszyny są po prostu tak jakbym to dla siebie robił, czy dla ciebie, nie? Skromność aż chyba nie przystoi. No, uważamy się za no, naprawdę dobrych twórców komputerów. Słuchaj, prawda jest taka, że tak jest, no po prostu. Robimy świetną robotę i Tak. ludzie to doceniają. Ludzie też, jakby sam fakt tego, że osoby, dla których wykonaliśmy dany konfig, zawsze wracają do nas później, jak chcą upgrade'y. A to też jest ciekawe, że na przykład ktoś się mnie pyta, niedawno przy jednym konfigu, już nie pamiętam którym, ale się pytał człowiek, że mówi, to co, to za 2 lata, za rok wrócić? Ja mówię, zwariowałeś? Ja cię nie chcę za 5-6 lat widzieć dopiero, wcześniej niż 5-6 lat ja cię nie chcę widzieć. Ewentualnie grafy ci wymienimy, jak będzie taka potrzeba, jak będzie ci brakowało wydajności, ale platformy nie ma mowy, bo to jest tak platforma potężna, że dopiero za kilka generacji będzie sens zmienić proce i płytę. A jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o samą platformę, to ja cię nie chcę widzieć. Ja tak mówię otwarcie ludziom, ale jak to? Przecież ja bym chciał coś kupić. Mówię, a ja ci tego nie sprzedam, bo ja jakby dla mnie się liczy po prostu to, żeby to było tak dopracowane już teraz na takich komponentach, że to jest na lata. Serio. Oczywiście, jeżeli ktoś bardzo chce wymienić sobie platformę i no rozumiem to z punktu widzenia typowej zajawki, to tak, to jak najbardziej, ale jeżeli ktoś się mnie na przykład pyta, czy będzie taka potrzeba, no to nie. Karty graficzne to zupełnie co innego, bo karty graficzne starzeją się dość szybko, można powiedzieć, ale to też nie jest do końca tak, bo jak idzie się w top danej generacji, to spokojnie generację kolejną, bądź nawet dwie można przeczekać przy obecnych topach Nvidia, bo no, Radeonów nie używamy do naszych konfigów, ponieważ nie spełniają wymogów wydajnościowych holistycznie, czyli i ray tracing, i upscaling w kontekście tego, jak dobrze działa DLSS hardware'owy versus FSR software'owy, no to w ogóle nie leżało jedno obok drugiego. No i wydajność RT czy PT na Radeonach też nie istnieje przy Nvidia, takie są fakty. No i też jakość sterowników. To jak się dużo sprzętu testuje, to mimo wszystko człowiek widzi, jak po prostu dana firma podchodzi do softu i to też jest bardzo ważne z tym, że no ja nie chcę po prostu, żeby jakieś były problemy na naszych kompach, a AMD ma beznadziejne sterowniki, totalnie beznadziejne po prostu i to takie są fakty. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma problemów ze sterownikami AMD, no to może jedną, dwie karty w życiu miał albo parę tylko na AMD-kach leciał i nic więcej, nie miał Nvidia. Takie są fakty i tyle w temacie po prostu. No, no No dobra. dobrze, to dajcie znać w komentarzach, czy podoba się Wam taki podcast, jak nagraliśmy tutaj pierwszy raz we dwójkę i czy chcielibyście usłyszeć jakiś kolejny podcast, na przykład z omówieniem różnych naszych kompów, z jakimiś anegdotkami z budowy. No można coś takiego Dajcie porobić. znać, czy Wam się podobało, czy dałam radę, czy można mnie słuchać. No A i to ty co? coś mówiłaś? Się okazało, że tak. To ty mówiłaś coś przez ostatnie kilkadziesiąt minut? Nie, to tylko ty monolog A, bo powiedziałeś.
Okej, okay. Znaczy nie słyszałem w ogóle, także Okej. posłucham sobie Mam później. nadzieję, że inni mnie słyszą. No, no dobra, to do Do następnego i następnego. jak coś, to odzywajcie się do nas najlepiej na skrzynkę mailową, czy tak jak mówiłem wcześniej, też przez stronę HardPC. kontakt.echa@gmail.com. Zapraszamy. Tak, pozdrowienia serdeczne i do Pamiętajcie o następnego. subskrypcji kanału. To bardzo ważne, bez To jest... subskrypcji nie wracać. Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, cześć.